Dom dzienny, dom nocny Olga Tokarczuk Wydawnictwo Literackie Czyta autorka Twój dom jest twoim większym ciałem. Rośnie w słońcu, śpi w ciszy nocy, miewa sny. Czyż twój dom nie śpi, a więc nie opuszcza miasta, by znaleźć się w gaju lub na szczycie wzgórza? Kalil Gibran Sen Pierwszej nocy miałam nieruchomy sen. Śniło mi się, że jestem czystym patrzeniem, czystym wzrokiem i nie mam ciała ani imienia. Tkwię wysoko nad doliną w jakimś nieokreślonym punkcie, z którego widzę wszystko lub prawie wszystko. Poruszam się w tym patrzeniu, ale pozostaję w miejscu. To raczej widziany świat poddaje mi się, kiedy na niego patrzę. Przysuwa się i odsuwa, tak że mogę zobaczyć wszystko naraz. Albo tylko najdrobniejsze szczegóły. Widzę więc dolinę, w której stoi dom, w samym jej środku, ale to nie jest mój dom ani moja dolina, bo do mnie nic nie należy, bo ja samo do siebie nie należę, a nawet nie ma czegoś takiego jak ja. Widzę kolistą linię horyzontu, która zamyka dolinę ze wszystkich stron. Widzę wzburzony, mętny potok, który płynie między wzgórzami. Widzę drzewa potężnymi nogami wrośnięte w ziemię, jak jednonogie znieruchomiałe zwierzęta. Bezruch tego, co widzę, jest pozorny. Gdy tylko zechcę, mogę przenikać przez pozory. Wtedy pod korą drzew zobaczę ruchome strumyczki wody i soków, które krążą kami z powrotem w górę i w dół. Pod dachem widzę ciała śpiących ludzi, i ich bezruch także jest pozorny. Delikatnie pulsują w nich serca, szemrze krew, nawet ich sny nie są rzeczywiste. Potrafię bowiem ujrzeć, czym one są, pulsującymi kawałkami obrazów. Żadne z tych śniących ciał nie jest mi bliższe, żadne dalsze. Po prostu na nie patrzę i w ich pogmatwanych, sennych myślach widzę siebie. Wtedy odkrywam tę dziwaczną prawdę. Że jestem patrzeniem, bez refleksji, bez żadnej oceny, bez uczuć, i zaraz odkrywam inną rzecz: że potrafię patrzeć także poprzez czas, że tak samo jak zmieniam punkt widzenia w przestrzeni, mogę go zmieniać także w czasie, jakbym było strzałką na ekranie komputera, która jednak porusza się sama z siebie, albo po prostu nie wie nic o istnieniu poruszającej nią dłoni. Tak śnie. Wydaje mi się nieskończenie długi czas. Nie ma przed i nie ma po, nie oczekuję też niczego nowego, bo nie mogę ani nic nabyć, ani nic stracić. Noc się nigdy nie kończy, nic się nie dzieje, nawet czas nie zmienia tego co widzę. Patrzę i ani nie poznaję nic nowego, ani nie zapominam tego, co raz zobaczone. Marta Cały pierwszy dzień obchodziliśmy swoją ziemię. Gumowce zapadały się w gliniasty grunt. Ziemia była czerwona, ręce brudziły się na czerwono, a gdy się je myło, płynęła czerwona woda. R er po raz kolejny oglądał drzewa w sadzie. Były stare, krzaczaste, rozrośnięte na wszystkie strony. Takie drzewa nic pewnie nie urodzą. Sad ciągnął się aż do lasu i zatrzymywał na ciemnej ścianie świerków. Stały jak wojsko. Po południu znowu zaczynał padać śnieg z deszczem. Woda zbierała się na gliniastej ziemi, tworzyła stróżki i strumyki i płynęła z góry prosto na dom, wsiąkała w ściany i znikała gdzieś pod murem. Ze świeczką zeszliśmy do piwnicy, zaniepokojeni nieustannym szmerem. Po kamiennych schodach płynął cały potok, przemywał kamienną podłogę i wypływał niżej od strony stawu. Zrozumieliśmy, że dom stoi na rzece, że zbudowano go nieopatrznie na płynącej podziemnej wodzie i teraz nic już nie da się z tym zrobić. Można się jedynie przyzwyczaić do ponurego, wiecznego szumu wody, do niespokojnych snów. Druga rzeka była za oknem, to strumień pełen zmąconej czerwonej wody, która podmywa bezradnie nieruchome korzenie drzew i znika w lesie. Z okna długiego pokoju widać dom Marty. Od trzech lat zastanawiałam się, kim jest Marta. O sobie zawsze mówiła co innego. Za każdym razem podawała inny rok urodzenia. Dla mnie i dla R, Marta istniała tylko latem, zimą znikała, jak wszystko tutaj. Była drobna, całkiem siwa, brakowało jej zębów, jej skóra pomarszczona, sucha i ciepła. Wiem to, bo pocałowałyśmy się na przywitanie, nawet niezdarnie przytuliłyśmy się do siebie i poczułam jej zapach, wysuszonej na siłę wilgoci. Taki zapach zawsze zostanie, nie da się go zlikwidować. Ubrania, które zmokły na deszczu, trzeba wyprać, tak mówiła moja mama, ale ona w ogóle prała wszystko niepotrzebnie. Otwierała szafy, wyciągała czyste, wykrochmalone prześcieradła i wrzucała je do pralki, jakby nieużywanie brudziło je tak samo jak używanie. Zapach wilgoci sam w sobie był nieprzyjemny, ale na ubraniu Marty, na jej skórze, pachniał znajomo i miło. Jeżeli była tutaj Marta, wszystko znajdowało się na swoim miejscu, wszystko było w największym porządku. Marta przyszła zaraz drugiego wieczoru. Najpierw piłyśmy herbatę, potem to zeszłoroczne wino z dzikiej róży, ciemne i gęste, tak słodkie, że mąciło w głowie po pierwszym łyku. Wyciągałam z pudeł książki. Marta trzymała kieliszek w obu dłoniach i patrzyła bez zainteresowania. Pomyślałam, że Marta nie umie czytać. Tak mi się wydawało. To było możliwe. Była wystarczająco stara, żeby ominęły ją publiczne szkoły. Litery nie zatrzymywały jej wzroku, ale nigdy jej o to nie pytałam. Podniecone suki wchodziły i wychodziły, przynosiły na sierści zapach zimna i wiatru, grzały się przy rozpalonej kuchni, a potem ciągnęło je w sad. Marta muskała ich grzbiety swoimi długimi, kościstymi palcami i powtarzała im, że są piękne. I tak cały wieczór mówiła tylko do suk. Patrzyłam na nią spod oka, układając książki na drewnianych półkach. Lampka na ścianie oświetlała czubek jej głowy z pióropuszem cienkich siwych włosów. Na karku robił się z nich warkoczyk. Pamiętam tyle rzeczy, ale nie pamiętam, jak zobaczyłam Martę po raz pierwszy. Pamiętam wszystkie pierwsze spotkania z osobami, które potem stały się dla mnie ważne. Pamiętam, czy świeciło słońce, pamiętam szczegóły ubrania, śmieszne enerdowskie buty R. Pamiętam zapachy, smaki i coś jakby fakturę powietrza. Czy było szorstkie i sztywne, czy gładkie i chłodne jak masło. Od tego zależy pierwsze wrażenie. Takie rzeczy zapisują się gdzieś w tych osobnych, może zwierzęcych częściach mózgu i nigdy nie dają się zapomnieć. Ale pierwszego spotkania z Martą nie pamiętam. Musiało to być wczesną wiosną. Tutaj to czas wszystkich początków. Musiało to być w tej nierównej przestrzeni doliny, bo Marta nigdy dalej sama nie wychodzi. Pewnie pachniało wodą, roztopionym śniegiem. Musiała mieć na sobie ten szary sweter z rozciągniętymi dziurkami. Niewiele wiedziałam o Marcie. Wiedziałam tylko to, co ona odsłoniła mi sama wszystkiego musiałam się domyślać i zdawałam sobie sprawę że fantazjuję na jej temat tworzę martę z całą jej przeszłością i teraźniejszością bo kiedy tylko prosiłam żeby opowiedziała mi coś o sobie jak była młoda jak wtedy wyglądało to co teraz wydaje się takie oczywiste ona zmieniała temat odwracała głowę do okna albo po prostu milkła i w skupieniu kroiła kapustę czy plotła te swoje cudze włosy nie czułam w tym niechęci do mówienia. Było tak, jakby Marta po prostu nie miała nic do powiedzenia o sobie, jakby nie miała żadnej historii. Lubiła mówić tylko o innych ludziach, których ja widziałam może kilka razy przypadkiem, albo wcale ich nie widziałam, bo widzieć ich już nie mogłam żyli przecież zbyt dawno. Także o tych, którzy najpewniej wcale nie istnieli. Potem znalazłam dowody, że Marta lubiła zmyślać. I o miejscach, w których tych ludzi zasadzała jak rośliny. Mogła mówić godzinami, aż miałam dość i szukałam grzecznego pretekstu, żeby jej przerwać i wracać już przez trawy do domu. Czasem przerywała swoje wywody nagle, bez powodu, i nie wracała do tego tematu przez tygodnie, żeby potem ni stąd, ni zowąd zacząć. A pamiętasz, jak ci mówiłam? Pamiętam. Więc to było dalej tak, że. i ciągnęła jakiś zasuszony wątek, a ja szukałam w pamięci, o kim mówi i na czym przerwała. I co dziwne, przypominała mi się raczej nie sama historia, ale właśnie opowiadająca Marta, jej drobna postać, jej okrągłe plecy w sweterku o porozciąganych dziurkach, jej kościste palce. Gdy mówiła to w przednią szybę samochodu, gdy jechałyśmy do Wambierzyc zamówić deski, czy może rwałyśmy wtedy rumianek na polu Bobola, nie, nie potrafiłam nigdy odtworzyć całej tej historii, Lecz zawsze samą scenę, okoliczności, świat, który ją we mnie zakorzenił, jakby te historie były jakieś nierealne, zmyślone, wyśnione, podbijane w jej i mojej głowie, rozmyte przez słowa. Przerywała je tak samo nagle, jak zaczynała, z powodu jakiegoś widelca, który upadł na podłogę, i jego aluminiowy brzęk roztrzaskiwał ostatnie zdanie, zatrzymywał następne słowo w jej ustach, tak, że musiała je przełknąć. Albo wchodził taki a taki, jak to on, zawsze bez pukania, tupiąc buciorami od progu i ciągnąc za sobą stróżki wody, rosy, błota, cokolwiek tam było na zewnątrz. A przy nim w ogóle nie dało się już niczego powiedzieć: taki był hałaśliwy. Wielu rzeczy opowiadanych przez Martę nie zapamiętałam. Zostawały mi po nich jakieś niewyraźne puęty, jak musztarda zostawiona na brzegu talerza, kiedy główny posiłek został już zjedzony. Jakieś scenki straszne lub zabawne, jakieś obrazy wyrwane z kontekstu, że dzieci łowiły pstrągi w strumieniu gołymi rękami. Nie wiem po co gromadziłam takie szczegóły, a zapominałam całą opowieść, która przecież musiała coś znaczyć, skoro była opowieścią z początkiem i końcem. Zapamiętywałam same pestki, które potem moja pamięć i słusznie musiała wypluć. To nie było tak, że tylko słuchałam. Ja też do niej mówiłam. Kiedyś na początku powiedziałam jej, że boję się umierania, nie śmierci w ogóle, ale samego momentu, kiedy już nie będę mogła niczego przesunąć na potem. I że ten strach przychodzi zawsze wtedy, kiedy jest ciemno, nigdy za dnia i trwa kilka strasznych chwil, jak atak epileptyczny. Zaraz zawstydziłam się tego nagłego wyznania. Wtedy to ja starałam się zmienić temat. Marta nie miała duszy terapeuty. Nie dopytywała, nie rzucała nagle mytych naczyń, żeby przy mnie usiąść i poklepać mnie po plecach. Nie próbowała tak jak inni, wszystkiego co ważne umieścić w czasie i zapytać nagle, kiedy to się zaczęło. Nawet Jezus nie uniknął tej bezsensownej pokusy i spytał o to samo opętanego, którego miał uzdrowić. Kiedy to się zaczęło? A przecież wydawałoby się, że najważniejsze jest tylko to, co trwa teraz, przed samymi oczami, że pytanie o początek i koniec nie daje żadnej wartościowej wiedzy. Czasem myślałam, że Marta nie słucha, albo jest nieczuła, jak ścięte martwe drzewo, bo w takiej chwili brzęk naczyń, jak oczekiwałam, nie milkł, a jej ruchy nie traciły automatycznej płynności. Wydawała mi się nawet jakaś okrutna. Nie raz i nie dwa, jak na przykład wtedy, gdy tuczyła te swoje koguty a potem zabiła je i zżarła wszystkie naraz w ciągu dwóch jesiennych dni. Nie rozumiałam Marty i teraz jej nie rozumiem, gdy o niej myślę. Ale po co mi rozumienie Marty, co miałoby mi dać jasne odkrycie motywów jej zachowań, źródeł, z jakich płynęły jej wszystkie opowieści? Co dałaby mi jej biografia, jeżeli w ogóle Marta miała jakąś biografię? Może są ludzie bez biografii, bez przeszłości i bez przyszłości. Którzy zjawiają się innym jako wieczny teraz. Taki, ataki. W ciągu kilku następnych wieczorów, zaraz po teleekspresie, przychodził taki, ataki, nasz sąsiad. R er grzał wino, sypał do niego cynamonu i wrzucał goździki. Taki, ataki co wieczór opowiadał zimę, bo zima musi być opowiedziana, żeby mogło przyjść lato. Była to cały czas ta sama historia. O tym, jak powiesił się Marek Marek. Słyszeliśmy tę opowieść od innych, a wczoraj i przedwczoraj od takiego a takiego. Ale on zapominał, że ją opowiadał i zaczynał wszystko od początku. Początkiem było pytanie, dlaczego nie przyjechaliśmy na pogrzeb. Nie mogliśmy przyjechać, bo to było w styczniu. Nie mogliśmy się zebrać do kupy, żeby przyjechać na pogrzeb. Padał śnieg, samochody nie odpalały, rzęziły akumulatory, droga za jedliną była zasypana i autobusy stały w rozpaczliwych korkach. Marek Marek mieszkał w domku z blaszanym dachem. Jego klacz zeszłej jesieni przychodziła do naszego sadu zjadać spadłe jabłka. Wygrzebywała owoce spod nadgniłych liści. Na nas patrzyła obojętnie. R. Er mówił nawet, że ironicznie. Taki a taki wracał z nowej rudy po południu, gdy już zaczęło się ściemniać. Zobaczył, że drzwi domu Marka Marka są przymknięte tak samo, jak były rano, więc oparł rower o ścianę i zajrzał przez okno do środka. Zobaczył go od razu. Ni to wisiał, ni to leżał, przy drzwiach powykręcany i niewątpliwie martwy. Taki ataki przysłonił dłonią oczy, żeby zobaczyć lepiej. Marek Marek miał ciemną, posiniałą twarz i wywalony język. Jego oczy wpatrywały się gdzieś wysoko. – A to głupi ciul! – powiedział taki ataki do siebie. Nawet powiesić się nie umiał. Wziął rower i poszedł. Czuł się trochę nieswojo w nocy. Zastanawiał się, czy dusza Marka Marka poszła do nieba, czy do piekła, czy gdzie się tam idzie, jeżeli w ogóle się gdzieś idzie. Obudził się nagle, gdy już było szaro i zobaczył go koło pieca. Marek Marek stał i patrzył na niego. Taki ataki zdenerwował się. Ja cię bardzo proszę, idź sobie stąd. To mój dom, ty masz swój. Zjawa nie poruszyła się. Jej wzrok przekłuwał go na wylot. Marek, ja cię proszę idź stąd, powtórzył takie ataki, ale Marek czy ktokolwiek to teraz był, nie zareagował. Wtedy takie ataki, pokonując jakiś nagły wstręt do wszelkiego ruchu, wstał z łóżka i wziął do ręki gumowiec. Tak uzbrojony podszedł w stronę pieca. Na jego oczach zjawa znikła. Takie ataki zamrugał powiekami i wrócił do ciepłej, wygrzanej pościeli. Rano, gdy szedł po drzewo, znowu zajrzał przez okno do domu Marka. Nic się nie zmieniło, ciało leżało w tej samej pozycji, ale dzisiaj twarz wydawała się ciemniejsza. Cały dzień takie ataki ściągał z gór drzewo na łozach, które zrobił zeszłego lata. Zwoził pod dom drobne brzuski, które sam mógł ściąć i grube pnie przewróconych świerków i buków. Składał je do szopy i przygotowywał do cięcia na mniejsze kawałki. Potem nachajcował w piecu, aż rozgrzał blachę do czerwoności, ugotował szybko zupę kartoflaną sobie i psom, włączył czarno-biały telewizor i jedząc, przyglądał się migającym obrazkom. Nie słyszał ani słowa. Kiedy wchodził do łóżka, przeżegnał się pierwszy raz od kilkudziesięciu lat, może od bierzmowania, a może od ślubu. Ten dawno zapomniany gest nasunął mu myśl, żeby iść z taką rzeczą do księdza. Następnego dnia nieśmiało zakręcił się koło plebanii. Spotkał księdza, gdy ten szybkim krokiem, omijając plamy topniejącego śniegu, sunął do kościoła. Taki a taki nie był głupi, nie powiedział nic wprost. Co by ksiądz zrobił, gdyby księdza nawiedzał jakiś duch? Tamten spojrzał na niego ze zdziwieniem i zaraz jego wzrok powędrował na dach kościoła. Trwał tam niekończący się remont. Kazałbym mu odejść. A gdyby ten duch był uparty, nie chciał odejść, to co ksiądz by zrobił? We wszystkim trzeba być stanowczym, odpowiedział ksiądz refleksyjnie i zgrabnie wyminał takiego a takiego. I znowu wszystko było jak poprzedniej nocy. Taki a taki obudził się nagle, jakby go ktoś zawołał. Usiadł na łóżku i zobaczył Marka Marka stojącego pod piecem. – Wynoś się stąd! – krzyknął. Zjawa nie poruszyła się i takiemu atakiemu nawet się wydało, że na jej nabrzmiałej, ciemnej twarzy widzi ironiczny uśmiech. Niech cię szlak trafi! Czemu nie dajesz mi spać? Idź sobie! Mówił taki ataki. Wziął ten gumowiec i nim uzbrojony ruszył w stronę pieca. Proszę mi stąd iść! wrzasnął. I duch zniknął. W trzeciej nocy zjawa już nie przyszła. A czwartego dnia siostra, marka-marka, znalazła ciało i narobiła krzyku. Od razu przyjechała policja, owinęła marka czarną folią i zabrała go. Przepytywali takiego a takiego, gdzie był i co robił. Powiedział, że nie zauważył niczego dziwnego. Powiedział też, że jak ktoś pije, jak Marek-Marek, prędzej czy później to się tak skończy. Zgodzili się z nimi i poszli. Taki a taki, wziął rower i powlókł się do nowej rudy. W restauracji Lido postawił przed sobą kufel piwa i sączył go powoli łyczek po łyczku. Z tego wszystkiego, co czuł, najwyraźniejsza była ulga. Radio Nowa Ruda. Lokalne Radio Nowa Ruda nadawało codziennie przez 12 godzin głównie muzykę. O pełnych godzinach były wiadomości krajowe, a o wpół do lokalne. Poza tym codziennie przeprowadzano konkurs. Wygrywał go prawie zawsze ten sam człowiek o nazwisku Wadera. Musiał mieć ogromną wiedzę, wiedział rzeczy niemożliwe do odgadnięcia. Obiecywałam sobie, że w końcu dowiem się, kim jest pan Wadera, gdzie mieszka i skąd to wszystko wie. Przejdę górami do nowej rudy, żeby zapytać go o coś ważnego, sama nie wiem o co. Wyobrażałam sobie, jak od niechcenia podnosił codziennie słuchawkę i mówił: Tak, znam odpowiedź. Chodzi o kanis lupus, największego przedstawiciela psowatych. Albo. Szkliwo, którym pokrywa się dachówki ceramiczne przed wypaleniem, nazywa się Angoba. Albo za nauczycieli Pitagorasa uważa się Ferekidesa, Hermodamasa oraz Archemanesa. I tak codziennie. Nagrodą były książki od miejscowego hurtownika. Pan Wadera musiał mieć potężną bibliotekę. Kiedyś usłyszałam, jak przed zadaniem konkursowego pytania spiker powiedział łamiącym się głosem: Panie Wadera, niech pan dzisiaj do nas nie dzwoni. Między dwunastą a pierwszą miły kobiecy głos czytał powieść w odcinkach i nie dało się jej nie słuchać. Wszyscy musieliśmy słuchać każdej powieści, ponieważ była to pora przygotowań do obiadu i wtedy zwykle obieraliśmy ziemniaki albo kleili pierogi. W ten sposób miałam przez cały kwiecień Annę Kareninę. Kocha inną kobietę, nie ma żadnej wątpliwości, zdecydowała, wchodząc do swojego pokoju. Pragnę miłości, a tej miłości nie ma. A zatem wszystko skończone, trzeba z tym zrobić koniec. Ale jak? zadała sobie pytanie i osunęła się na fotel przed lustrem. Czasem w południe przychodziła Marta i odruchowo brała się do jakiejś pomocy, na przykład kroiła marchew w drobną kostkę. Marta słuchała spokojnie, z powagą, ale nigdy nie powiedziała nic na temat Anny Kareniny ani żadnej innej czytanej powieści. Miałam nawet podejrzenie, że ona wcale nie rozumie takich opowieści złożonych z dialogów, a czytanych jednym głosem, że wsłuchuje się tylko w pojedyncze słowa w samą melodię języka. Ludzie w wieku Marty chorują na miażdżyce i Alzheimera, kiedy śpieliłam w ogródku i z drugiej strony domu zawołał mnie R. Nie zdążyłam odpowiedzieć. Czy ona tam jest? Zapytał Martę, która stała tak, że widziała nas oboje. Spojrzała na mnie i odkrzyknęła mu: Nie ma jej tutaj. Potem spokojnie odwróciła się i poszła do domu. – Dlaczego taki a taki, widzi duchy, a ja nie? – zapytałam kiedyś Martę. Marta powiedziała, że dlatego, bo jest w środku pusty. Zrozumiałam to wtedy jako bezmyślność i prostotę. Człowiek pełny w środku wydał mi się bardziej wartościowy niż pusty. Potem myłam podłogę w kuchni i nagle pojęłam, co chciała powiedzieć mi Marta. – Bo taki a taki jest jednym z tych ludzi… Którzy wyobrażają sobie Boga tak, jakby on stał tam, a oni tu. Taki a taki wszystko widzi na zewnątrz siebie. Nawet siebie widzi na zewnątrz siebie. Ogląda siebie, jakby oglądał fotografię. Z sobą obcuje tylko w lustrach. Kiedy jest zajęty, kiedy na przykład składa te swoje filigranowe sanie, to w ogóle przestaje dla siebie być, ponieważ myśli o saniach, a nie o sobie. Sam dla siebie nie jest ciekawą rzeczą do myślenia. Dopiero kiedy ubiera się, żeby ruszyć w swoją codzienną pielgrzymkę do Nowej Rudy, popaczkę papierosów i tabletki z krzyżykiem, gdy widzi siebie już gotowego w lusterku, wtedy myśli o sobie: on, nigdy ja. Widzi siebie tylko oczami innych ludzi, dlatego tak ważny staje się wygląd. Nowa bistorowa kurtka, kremowa koszula, której jasny kołnierzyk stanowi kontrast dla ogorzałej twarzy. Dlatego nawet dla siebie taki ataki jest na zewnątrz. Nie ma w środku takiego a takiego nic, co by patrzyło od środka, więc nie ma refleksji. Wtedy widzi się duchy. Marek Marek. Było coś pięknego w tym dziecku, tak wszyscy mówili. Marek Marek miał prawie białe włosy i anielską twarz. Starsze siostry go ukochały, woziły go w po niemieckim wózku po górskich dróżkach i bawiły się nim jak lalką. Matka nie chciała go przestać karmić piersią gdy ją ssał, niejasno marzyła, że dla niego cała mogłaby się zamienić w mleko i wypłynąć z siebie własnym skutkiem. To by było lepsze niż cała jej przyszłość jako Markowej. Ale Marek Marek urósł i przestał szukać jej piersi. Znalazł je za to stary Marek i zrobił jej jeszcze kilkoro dzieci. A mały Marek Marek, mimo że taki śliczny, był niejadkiem, a w nocy płakał. Może dlatego nie lubił go własny ojciec. Gdy wracał pijany, to od marka-marka zaczynał bicie. Gdy matka stawała w jego obronie, walił ją gdzie popadło, aż w końcu wszyscy uciekali w góry i zostawiali ojcu cały dom, a ten potrafił go szczelnie wypełnić swoim chrapaniem. Starszym siostrom było żal brata, więc szybko nauczyły go chować się na umówiony sygnał, i od piątego roku życia Marek-Marek przesiedział większość wieczorów w piwnicy. Tam płakał sobie bezgłośnie, bezszelestnie, bez łez. Tam też zrozumiał, że to, co go boli, nie pochodzi z zewnątrz, ale z wewnątrz i nie ma związku z pijanym ojcem czy piersią matki. Boli samo z siebie, z tej samej przyczyny, dla której rano wschodzi słońce, a nocą gwiazdy. Boli. Nie wiedział jeszcze, co to jest, ale czasem wydawało mu się, że pamiętam, gliście jakieś ciepłe, gorące światło, które topi i rozpuszcza cały świat. Skąd? Nie wiedział. Z dzieciństwa zapamiętał mrok, wieczny zmierzch. Pociemniałe niebo, świat zanurzony w rozmytej ciemności, smutek i chłód wieczorów bez początku i końca. Zapamiętał też dzień, kiedy do wsi doprowadzono elektryczność. Słupy, które maszerowały przez góry od sąsiedniej wioski, wydawały mu się filarami ogromnego kościoła. Marek Marek był pierwszą i jedyną osobą z osady, która zapisała się do gromadzkiej biblioteki w Nowej Rudzie. Potem chował się przed ojcem z książką, miał przez to dużo czasu na czytanie. Biblioteka w nowej rudzie mieściła się w budynku dawnego browaru i wciąż wszystko pachniało tu chmielem i piwem. Ściany, podłogi i stropy były przesiąknięte tym kwaśnym zapachem. Nawet kartki książek cuchnęły, jakby rozlano na nie piwo. Marek Marek polubił ten zapach. Upił się pierwszy raz w życiu, gdy miał piętnaście lat. Było mu dobrze zupełnie zapomniał o mroku nie widział już różnicy między jasnym a ciemnym ciało stało się powolne i nie słuchało go to też mu się podobało jakby mógł wyjść poza ciało i żyć sobie obok nie myśląc nie czując starsze siostry powychodziły za mąż i znikły z domu jeden młodszy brat zabił się niewypałem inny był w szkole specjalnej w kłodzku więc stary marek marek nadal miał do bicia marka marka że nie zamknął kur, że za wysoko skosił trawę, że urwał ośkę od młocarni, ale gdy Marek Marek miał ze 20 lat, po raz pierwszy oddał ojcu i od tej pory bili się już regularnie. W tym samym czasie Marek Marek, gdy nie wiedział, co ze sobą zrobić i nie miał za co pić, czytał stachurę. Właściwie to specjalnie dla niego panie z biblioteki kupiły dzieła zebrane w niebieskich okładkach, które udawały jeans. Wciąż był taki ładny miał jasne włosy do ramion i gładką dziecięcą twarz i bardzo jasne oczy nawet wyblakłe jakby straciły kolor wypatrując światła na ciemnych strychach jakby zmęczyły się czytaniem tomów w niebieskich okładkach ale kobiety bały się go z jedną wyszedł przed remizę w czasie dyskoteki i nagle pociągnął ją w czarny bez i zdarł z niej bluzkę dobrze że krzyczała wyskoczyli inni i obili mu mordę a on się jej podobał tylko chyba nie wiedział, jak się rozmawia z kobietą. Albo kiedyś upił się i poharatał nożem znajomego swojej znajomej, jakby miał do niej absolutne prawo, jakby miał prawo nożem bronić własnych praw. Potem w domu płakał. Pił i lubił ten stan, kiedy nogi same niosą drogą przez góry, a cały środek, a więc i cały ból w środku jest wyłączony, jakby się pstryknęło wyłącznikiem i nagle zapadła ciemność. Lubił siedzieć w knajpce lido, w gwarze i dymie, a potem nagle znaleźć się nie wiadomo jak w polu kwitnącego lnu i leżeć tam do rana. Umierać albo pić w jubilatce, a potem nagle iść serpentynami szosy w stronę wsi, mieć zakrwawioną twarz i wybity ząb. Być tylko połowicznie, nieprzytomnie, łagodnie nie być. Rano wstać i poczuć ból głowy, przynajmniej wiadomo co boli. Poczuć pragnienie i móc je ugasić. Marek Marek w końcu dopadł swego ojca, tłukł nim tak długo o kamienną ławkę, że połamał mu żebra, a stary zemdlał. Przyjechała policja, zawiozła go na izbę wytrzeźwień, potem przetrzymała w areszcie i tam nie było co pić. Wtedy Marek Marek, między falami bólu głowy w kacowym półśnie, przypomniał sobie, że kiedyś, na samym początku, spadał, że kiedyś był wysoko, a teraz jest nisko. Ruch w dół i przerażenie, nawet więcej niż przerażenie. Nie było na to słowa. Głupie ciało marka-marka bezmyślnie przejęło ten lęk i teraz dygotało, a serce waliło, jakby się miało urwać. Ale ciało marka-marka nie wiedziało, co bierze na siebie taki lęk mogła znieść tylko nieśmiertelna dusza. Ciało udławiło się nim, skurczyło w sobie i trzepało się po ścianach małej celi, toczyło pianę. Niech cię szlak trafi Marek, krzyczeli strażnicy. Przygnietli go do ziemi, związali i dali zastrzyk. Trafił na odwyk. Snuł się razem z innymi wyblakłymi piżamami po szerokich korytarzach i krętych schodach szpitala. Karnie ustawiał się w kolejce po leki. Łykał antikol jak komunię. Patrzył w okno i wtedy po raz pierwszy pomyślał, że jego celem jest umrzeć jak najszybciej. Uwolnić się z tego rozmemłanego kraju, z tej rudoszarej ziemi, z tego przegrzanego szpitala, ze spranej piżamy, z zatrutego ciała. I odtąd już każda myśl służyła mu do tego, żeby wynajdywać wszystkie możliwe śmierci. W nocy pod prysznicem podciął sobie żyły. Biała skóra na przedramieniu rozstąpiła się i ukazało się wnętrze marka-marka. Było czerwone, mięsiste, jak świeża wołowina. Zanim zemdlał, Poczuł się zaskoczony, bo nie wiadomo dlaczego myślał, że zobaczy tam światło. Oczywiście zamknęli go w izolatce, narobili szumu i pobyt w szpitalu przedłużył się. Spędził tam całą zimę, a kiedy wrócił do domu, okazało się, że jego rodzice przenieśli się do córki w mieście i teraz był sam. Zostawili mu konia i tym koniem ściągał z lasu drzewo, ciął je i sprzedawał innym. Zarabiał pieniądze, więc znowu mógł pić. Miał w sobie ptaka, tak to czuł, ale to jego ptaszysko było dziwne, niematerialne, nienazywalne i nie bardziej ptasie niż on sam. Ciągnęło go do rzeczy, których nie rozumiał i których się bał, do pytań, na które nie było odpowiedzi, do ludzi, przed którymi zawsze czuł się nie w porządku, do tego, żeby uklęknąć nagle i w rozpaczy zacząć się modlić, nawet nie prosić o cokolwiek, ale po prostu mówić, 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 w nadziei, że ktoś go będzie słuchał. Nienawidził tego stworzenia w sobie, bo przysparzało mu tylko bólu. Gdyby nie ono, piłby sobie spokojnie i siedział przed domem i patrzył na górę, która rosła przed jego domem. A potem trzeźwiałby i leczył kaca klinem, potem upijałby się znowu, bez żadnych myśli, bez winy, bez postanowień. To ptaszysko musiało mieć skrzydła. Czasem waliło nimi na oślep wewnątrz jego ciała, trzepotało na uwięzi, ale wiedział, że ma spętane nogi, może nawet przywiązane do czegoś ciężkiego, bo nigdy nie mogło odlecieć. Mój Boże, myślał, choć wcale w Boga nie wierzył, czemu tak się męczę z tym czymś w środku? Tego zwierzęcia nie imał się żaden alkohol, zawsze pozostawało boleśnie świadome, pamiętało wszystko, co Marek Marek robił, co stracił, co zaprzepaścił, co minął, czego nie dopatrzył. Co przeszło mimo. Kurwa bełkotał popijanemu takiemu a takiemu, czego ono mnie tak męczy, czemu we mnie siedzi? Ale takie ataki taki był głuchy i nic nie rozumiał. Mówił, ukradłeś mi nowe skarpetki, suszyły się na sznurku. To ptaszysko w Marku Marku miało skrzydła, spętane nogi i przerażone oczy. Marek Marek przypuszczał, że było w nim uwięzione. Ktoś je w nim uwięził, choć zupełnie nie rozumiał, jak to możliwe. Czasem, gdy się zamyślał, spotykał w sobie ten straszny wzrok i słyszał zwierzęcy rozpaczliwy lament. Wtedy zrywał się i bieg przed siebie na oślep, w górę, w zagajniki brzus, w leśne drogi. A biegnąc przyglądał się gałęziom, która wytrzymałaby ciężar jego ciała. Ptaszysko krzyczało w nim – wypuść mnie, uwolnij z siebie, nie należę do ciebie, jestem skąd inąd. Najpierw Marek Marek myślał, że to gołąb, taki, jakie hodował jego ojciec. Nienawidził gołębi, ich okrągłych, pustych oczek, ich uporczywego dryptania, ich płochliwego lotu o zmiennym kierunku. Kiedy już zupełnie nie było co jeść, ojciec kazał mu się wczołgiwać do gołębnika i wybierać ogłupiałe, spokojne ptaki. Podawał je ojcu pojedynczo, trzymając w obu rękach, a ojciec z zgrabnym ruchem ukręcał im główki. Nienawidził tego ich umierania. Umierały jak rzeczy, jak przedmioty. Tak samo nienawidził ojca. Lecz kiedyś zobaczył przy stawie frostów innego ptaka. Wyskoczył mu spod nóg i ciężko wzbił się ponad krzaki, drzewa i całą dolinę. Był wielki i czarny, tylko dziób miał czerwony i długie nogi. Ptak krzyknął przenikliwie, i powietrze falowało przez chwilę od jego skrzydeł. To ptaszysko w nim było więc czarnym bocianem, tyle że miało spętane czerwone nogi i poszarpane skrzydła. Krzyczało i trzepotało. Budził się w nocy, słysząc ten krzyk w sobie, krzyk straszny, piekielny. Siadał w łóżku i bał się. Było już jasne, że nie uśnie do rana. Poduszka śmierdziała wilgocią i żygowinami. Wstawał, szukał czegoś do wypicia. Czasem zostało coś na dnie wczorajszej butelki, czasem nie. Było za wcześnie, żeby pójść do sklepu. Było za wcześnie, żeby żyć, więc tylko chodził od ściany do ściany i umierał. Kiedy był trzeźwy, czuł ptaszysko w całym sobie, tuż pod skórą. Chwilami nawet zdawało mu się, że to on jest tym ptakiem, i wtedy cierpieli razem. Każda myśl, która muskała przeszłość lub wątpliwą przyszłość, bolała. Z tego bólu Marek Marek nie mógł dokończyć żadnej myśli. Musiał je zamazywać i rozpraszać, żeby przestały coś znaczyć. Kiedy myślał o sobie, jaki był, bolało. Kiedy myślał o sobie, jaki jest teraz, bolało jeszcze bardziej. Kiedy myślał, jaki będzie, co się z nim stanie, ból był nie do zniesienia. Kiedy myślał o domu, widział natychmiast spróchniałe belki, które runą lada dzień. Kiedy myślał o polu, pamiętał, że go nie obsiał. Kiedy myślał o ojcu, wiedział, że go zbił. Kiedy myślał o siostrze, pamiętał, że jej ukradł pieniądze. Kiedy myślał o ukochanej klaczy, przypominał sobie, jak ją po wytrzeźwieniu znalazł nieżywą z ledwie co urodzonym źrebakiem. Ale kiedy pił, było lepiej. Nie dlatego, że razem z nim piło ptaszysko. Nie, ptaszysko się nigdy nie upijało, nigdy nie spało. Pijane ciało i pijane myśli Marka Marka nie zwracały uwagi na szamotania ptaka, więc musiał pić. Próbował sobie kiedyś narobić wina. Ze złością rwał porzeczki, miał ich cały sad i drżącymi rękami wrzucał je do butli. Odżałował pieniądze i kupił cukru. Potem postawił bombonę na strychu w cieple. Cieszył się, że będzie miał swoje wino, że kiedy zacznie go suszyć, pójdzie sobie na strych, wsadzi rurkę i napije się wprost z butli. Ale sam nie wiedział, kiedy wypił wszystko, zanim dobrze sfermentowało. Potem nawet przeżył moszcz. Dawno sprzedał telewizor i radio i magnetofon. I tak nie mógł niczego słuchać. W uszach miał zawsze trzepot skrzydeł. Sprzedał szafę z lustrem, dywanik, brony, rower. Garnitur, lodówkę, święte obrazy z Chrystusem w koronie cierniowej i Matką Boską z sercem na wierzchu, konewkę do podlewania, taczki, snopowiązałkę, przewracarkę do siana, wóz na gumowych kołach, talerze, garnki, siano i nawet znalazł się kupiec na Gnój. Potem Marek Marek chodził po ruinach po niemieckich domów i wynajdywał w trawie kamienne koryta. Sprzedawał je facetowi, który woził je do Niemiec. Sprzedałby ten walący się dom w cholerę, ale nie mógł, wciąż należał do ojca. Najpiękniejsze były te dni, gdy jakimś cudem udało mu się zachować do rana trochę alkoholu, także po przebudzeniu, nawet nie wstając z łóżka, mógł sobie od razu golnąć. Robiło mu się błogo, ale starał się nie zasnąć, żeby nie stracić tego stanu. Wstawał zakręcony i siadał na ławce przed domem. Zawsze prędzej czy później mijał go taki ataki, który szedł do nowej rudy, prowadząc swój rower. Ty głupi, stary włóczęgo, mówił do niego Marek Marek i podnosił chwiejną rękę na powitanie. Tamten obdarzał go bezzemnym uśmiechem. Te skarpetki znalazły się. Wiatru je zwiał i rzucił w trawę. W listopadzie taki ataki przywiózł mu czarnego szczeniaka. Masz, powiedział, niech ci się nie smuci pod Janie. To była piękna klacz. Marek Marek wziął psa najpierw do domu, ale wkurwił się, bo pies mu lał na podłogę. Wystawił więc na zewnątrz starą wannę, przewrócił ją do góry dnem i oparł na dwóch kamieniach. Do ziemi wbił zaczep i łańcuchem przywiązał do niego szczeniaka. Taką miał z myślą budę. Pies najpierw skomlał i wył, ale w końcu się przyzwyczaił. Merdał na Marka Marka ogonem, gdy ten wynosił mu żarcie. Z tym psem było mu jakby lepiej i ptaszysko w nim się trochę uspokoiło. Co z tego, kiedy w grudniu spadł śnieg i którejś nocy przyszedł taki mróz, że pies zamarzł. Znalazł go rano przysypanego śniegiem. Wyglądał jak kupa wyrzuconych szmat. Marek Marek poruszył go nogą. Był całkiem sztywny. Na Wigilię zaprosiła go siostra, ale się z nią zaraz pokłócił, bo nie chciała mu dać wódki do kolacji. Co to kurwa za Wigilia bez wódki? Powiedział do szwagra. Ubrał się i wyszedł. Ludzie szli już na pasterkę, żeby zająć sobie dobre miejsca w kościele. Kręcił się koło kościoła, wypatrując w ciemnościach znajomych twarzy. Zaczepił takiego, a takiego. Nawet on przytelepał się przez te śniegi do wsi. Ale zima, powiedział taki, a taki, uśmiechnął się szeroko i klepnął Marka w plecy. Odwal się, ty stary Durniu, odpowiedział mu Marek Marek. Tak, tak. Pokiwał głową taki, a taki, i wszedł do kościoła. Ludzie mijali marka-marka i odkłaniali mu się chłodno, otrzepywali w sieni kościoła buty i szli dalej. Zapalił papierosa, słyszał trzepot dziurawych skrzydeł. W końcu rozdzwoniły się dzwonki, ludzie uciszyli się i rozległ się głos księdza, zniekształcony przez mikrofon. Marek wszedł do sieni i opuszkami palców dotknął zimnej powierzchni święconej wody, ale się nie przeżegnał. Za chwilę zrobiło mu się niedobrze od smrodu parujących futer i świątecznych płaszczy, powyciąganych Bóg wie skąd. Przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Przecisnął się z powrotem przez sień i wyszedł na zewnątrz. Śnieg walił, jakby chciał zatrzeć wszystkie ślady. Marek Marek poszedł prosto do sklepu. Po drodze zajrzał do komórki siostry i wziął z niej kilof. Tym kilofem wyłamał drzwi i wszystkie kieszenie wypchał butelkami wódki wkładał je za pazuchę i w spodnie. Chciało mu się śmiać. Gówno coś znajdą, powiedział do siebie i całą noc przelewał wódkę do zbiornika na wodę przy piecu. Butelki wrzucił do studni. To były najpiękniejsze święta w jego życiu. Kiedy tylko trochę przetrzeźwiał, klękał przed zbiornikiem i odkręcał kurek. Otwierał usta i wódka lała mu się prost z nieba. Zaraz po świętach zaczęła się odwilż. Śnieg zamienił się w niemiły deszcz, i świat wokół przypominał nasiąknięty wodą szary grzyb. Skończyła się też wódka. Marek Marek nie podnosił się z łóżka, było mu zimno i wszystko go bolało. Cały czas myślał, gdzie mógłby znaleźć trochę alkoholu. W głowie urodziła mu się myśl, że pani Marta może mieć wino. Jej dom stoi zimą pusty, bo ona gdzieś na zimę wyjeżdża. W wyobraźni widział jej kuchnię i butelki z domowym winem stojące pod stołem, choć przecież wiedział, że pani Marta nigdy nie robiła wina. A może robiła? Może tego roku akurat zrobiła wino z porzeczek czy śliwek i schowała je pod stołem? A niech ją szlak trafi, pomyślał i wygramolił się z łóżka. Szedł chwiejnie, bo nie jadł od kilku dni, a głowa bolała go tak, jakby się miała rozpaść. Drzwi były zamknięte. Otworzył je kopniakiem. Wilgotnie, nieprzyjemnie zaskrzypiały zawiasy. Markowi Markowi zrobiło się niedobrze. Kuchnia wyglądała tak, jakby ją pani Marta zostawiła wczoraj. Stół był przykryty kraciastą ceratą, która sięgała do podłogi. Leżał na nim duży nóż do chleba. Marek Marek zajrzał szybko pod stół i ze zdziwieniem zobaczył, że nic tam nie ma. Zaczął więc szperać po szafkach, zajrzał do pieca, do kosza na drzewo, do komody, gdzie w różnych stosach leżała pościel. Wszystko cuchnęło zimową wilgocią. śniegiem, mokrym drzewem, metalem. Zaglądał teraz wszędzie. Obmacywał materac i pierzynę. Włożył nawet rękę do starych gumowców. Miał wizję. Widział, jak Marta jesienią przed wyjazdem upycha butelki swojego wina. Tylko nie wiedział, gdzie. Głupia, stara, kurwa! Powiedział i rozpłakał się. Usiadł przy stole i podparł głowę rękami. Jego łzy spadały na ceratę i obmywały się bobki. Popatrzył na nóż. Kiedy wychodził, podparł drzwi drewnianym kołkiem, bo lubił panią Martę. Nie chciał, żeby śnieg dostał się do jej kuchni. Tego samego dnia przyjechała do niego policja. I tak wiemy, że to ty, powiedzieli i dodali, że jeszcze tu wrócą. Marek Marek położył się znowu. Było mu zimno, ale wiedział, że nie utrzymałby się kiery w ręku. Ptak trzepotał w nim i od tego trzepotania ciało Marka Marka drżało. Zmierzch zapadł nagle, jakby na zewnątrz ktoś zgasił światło. Marznący w powietrzu deszcz uderzał o szyby równomiernymi falami. Gdybym chociaż miał telewizor, pomyślał Marek Marek, leżąc na wznak. Nie mógł spać. Kilka razy wstawał w nocy i pił wodę z wiadra. Była zimna, straszna. Jego ciało zmieniało ją w łzy, które same zaczęły płynąć wieczorem i płynęły do rana. Zalewały mu uszy, łaskotały w szyję. Nad ranem. Przysnął na chwilę, a kiedy się obudził, jego pierwszą myślą było, że nie ma już wódki w zbiorniku na wodę. Wstał i odlał się do garnka. Zaczął szukać po szufladach sznurka, ale, że nie znalazł, zerwał zasłonkę ze starego, wyblakłego kretonu i wyciągnął z niej kabel, na którym wisiała. Zobaczył za oknem takiego a takiego, jak pchał ten swój rower do nowej rudy. Markowi Markowi zrobiło się nagle błogo. Deszcz na zewnątrz wreszcie ucichł i szare zimowe światło lało się wszystkimi oknami do wnętrza. Ptaszysko też ucichło, może już zdechło. Marek Marek zrobił pętlę z kabla i przywiązał ją do haka przy drzwiach, na którym kiedyś matka wieszała patelnie. Chciało mu się palić i jeszcze zaczął szukać papierosa. Słyszał szeleszczenie każdego papierka, trzeszczenie podłogi, drobne uderzenia o deski, gdy rozsypał jakieś tabletki. Nie znalazł. Poszedł więc prosto do haka, założył sobie pętle na szyję i osunął się na podłogę. Poczuł ogromny, niesprawiedliwy ból w karku. Chwilę kabel prężył się, a potem zwiotczał i zsunął się z haka. Marek Marek upadł na ziemię. Nie rozumiał, co się stało. Ból promieniował po całym ciele. Ptaszysko znowu zaczęło krzyczeć. Żyłem jak świnia i umrę, jak świnia powiedział Marek Marek na głos w pustym domu i brzmiało to jak zaproszenie do rozmowy. Ręce mu drżały, gdy jeszcze raz przywiązywał kabel do haka. Pludł go w węzły, motał i skręcał. Pętla była teraz dużo wyżej niż przedtem, nie tak wysoko, żeby potrzebował krzesła i nie tak nisko, żeby mógł usiąść. Przełożył pętlę przez głowę, chwilę kołysał się na piętach w przód i w tył, a potem nagle rzucił się na ziemię. Tym razem ból był tak silny, że go zamroczył. Jego usta łapały powietrze, a nogi rozpaczliwie poszukiwały oparcia, choć wcale tego nie chciał. Szamotał się, zdziwiony tym, co się dzieje, aż nagle w jednej chwili ogarnęło go tak wielkie przerażenie, że się zsikał. Patrzył na swoje stopy w podartych skarpetkach, jak wierzgały, ślizgając się w kałuży moczu. Zrobię to jutro, pomyślał jeszcze z nadzieją, ale nie mógł już znaleźć oparcia dla ciała. Rzucił się jeszcze w przód. I próbował podeprzeć się rękami, ale w tym samym momencie usłyszał w głowie trzask to był huk, wystrzał, wybuch. Chciał złapać się ściany, ale jego ręka zostawiła na niej tylko brudny, wilgotny ślad. Znieruchomiał, bo jeszcze miał nadzieję, że wszystko co złe przejdzie bokiem i nie zauważy go. Wlepił oczy w okno i jakaś niewyraźna, zanikająca myśl przyszła mu do głowy, że takie ataki taki wróci. Potem jasny prostokąt okna zniknął. Sny. W zeszłym roku dałam ogłoszenie do giełdy dolnośląskiej, że zbieram sny, ale szybko się rozczarowałam, bo ludzie próbowali mi je sprzedawać. Umówmy się na cenę, pisali. Proponuję dwadzieścia złotych za sen. To uczciwa cena. Więc zrezygnowałam. Zbankrutowałabym na cudzych snach. Bałabym się, że zmyślaliby je dla pieniędzy. Sny ze swej natury nie mają nic wspólnego z pieniędzmi. Znalazłam za to stronę w internecie, gdzie ludzie zapisują swoje sny sami z siebie, za darmo. Co rano pojawiają się tam nowe kawałki, w różnych językach. Zapisują swoje sny dla innych, dla różnojęzycznych, obcych ludzi, z przyczyn, których właściwie nie rozumiem. Może chęć opowiadania własnych snów jest równie silna jak głód. Może nawet silniejsza dla tych, którzy jeszcze przed śniadaniem, zaraz po przebodzeniu, włączają komputery i piszą. Śniło mi się. Potem odważyłam się i ja. Dopisałam na początek mały sen, zupełnie znikomy. To był mój bilet, żeby mieć prawo czytać tamte cudze. I weszło mi w nawyk to poranne otwieranie komputerowych światów, zimowe, gdy jest jeszcze ciemno i parzy się kawa w kuchni, i letnie, kiedy okna pełne już są słońca, drzwi z sieni otwarte na taras, a suki wróciły już z obchodu swojego terytorium. Jeżeli robi się to regularnie, jeżeli czyta się uważnie dziesiątki, a nawet setki cudzych snów każdego ranka, zauważy się z łatwością, że zawsze jest między nimi jakieś podobieństwo. Zastanawiam się od dawna, czy inni też to dostrzegają. Są noce ucieczek, noce wojen, noce niemowląt, noce podejrzanych miłości, noce błądzenia w labiryntach, hoteli, dworców, akademików, własnych mieszkań. Albo noce otwierania drzwi, pudełek, kufrów, szaf. Albo noce podróży, kiedy śniący ocierają się odworce, lotniska, pociągi, autostrady, przydrożne motele, gubią walizki, czekają na bilet, martwią się, że nie zdążą na przesiadki. Co rano można by te sny nizać na sznurek jak paciorki i wyszedłby z tego sensowny układ. Naszyjnik niepowtarzalny, ale sam w sobie pełny i piękny. Od tych powtarzających się najczęściej motywów. Można by się odważyć nadać nocom tytuły. Noc karmienia tego, co słabsze i ułomne. Noc rzeczy, które spadają z nieba. Noc dziwnych zwierząt. Noc dostawania listów. Noc, w której gubi się cenne przedmioty. Może to mało, może powinno się od snów w nocy nazywać dni albo całe miesiące. Może nawet lata, epoki w których ludziom śni się podobnie, w równym rytmie, który przestaje być wyczuwalny, gdy świeci słońce. Gdyby ktoś potrafił zbadać to, co ja tylko oglądam, gdyby zliczył te senne postaci, obrazy, emocje, wypreparował z tego motywy, włączył w to statystykę, z tymi wszystkimi testami korelacji, które działają jak magiczny klej, łącząc ze sobą rzeczy, wydawałoby się niemożliwe do połączenia. Może znalazłby w tym jakiś sens podobny do wzoru w jaki tutaj w tym świecie działa giełda czy funkcjonują wielkie lotniska mapa subtelnych połączeń albo sztywnych rozkładów nieobliczalnych przeczuć i starannych algorytmów Często prosiłam Martę żeby opowiedziała mi swój sen wzruszała ramionami Myślę że jej nie obchodziły Myślę, że nawet kiedy sny przychodziły do niej w nocy, nie pozwalała sobie ich zapamiętać. Ścierała je jak rozlane mleko ze swojej ceraty w wielkie poziomki. Wyżymała ścierkę, wietrzyła swoją niską kuchnię, zatrzymywała wzrok na pelargoniach, rozcierała w palcach ich liście, a cierpki zapach na zawsze tłumił, cokolwiek tam działo się w nocy. Dałabym wiele, żeby poznać choć jeden sen Marty. Marta opowiadała za to cudze sny. Nigdy jej nie zapytałam, skąd o nich wie. Może zmyślała je, tak samo jak te swoje opowieści. Robiła z cudzych snów użytek, tak samo jak z cudzych włosów preparowała peruki. Gdy jechałyśmy gdzieś razem, do Kłocka czy do Nowej Rudy i gdy czekała na mnie w samochodzie przed bankiem, patrzyła na ludzi przez okna. Potem w samochodzie, grzebiąc w reklamówkach z zakupami, zawsze tak jakoś od niechcenia zaczynała coś opowiadać. Na przykład cudze sny. Nigdy nie byłam pewna, czy istnieje granica między tym, co Marta mówi, a tym, co ja słyszę. Ponieważ nie potrafię tego oddzielić od niej, ode mnie, od tego, co obie wiemy, a czego nie, od tego, co rano mówiło Radio Nowa Ruda, co pisały gazety w sobotnio-niedzielnych wydaniach z programem telewizyjnym, od pory dnia i nawet od tego, jak słońce oświetla w dolinach mijane wsie. Dzień samochodów. Znaleźliśmy w lesie samochód. Był do tego stopnia niewidoczny, że weszliśmy na jego długą, zasypaną świerkowymi igłami maskę. Na przednim siedzeniu rosła brzuska. Kierownicę porastał wielki wiecheć bluszczu. R powiedział, że to jest dekawka. On zna się na samochodach. Karoseria była kompletnie skorodowana, a koła tkwiły do połowy w leśnej ściółce. Gdy próbowałam otworzyć drzwi od strony kierowcy, w ręku została mi klamka. Na skórzanej tapicerce rosły żółte grzyby i kaskadami spływały aż do dziurawej podłogi. Nie powiedzieliśmy o tym znalezisku nikomu. Wieczorem, z lasu, od strony granicy, wyjechał inny samochód czerwona elegancka Toyota na szwajcarskiej rejestracji. W karminowym lakierze na chwilę odbiło się zachodzące słońce. Zjeżdżała w dolinę z wyłączonym silnikiem. W nocy, podnieceni w opiści z latarkami, podążali jej śladem. Rano w internecie pojawiły się sny o samochodach. Amos Krysia z banku Spółdzielczego w Nowej Rudzie miała sen. Było to wczesną wiosną 69 roku. Śniło jej się, że słyszy głosy w swoim lewym uchu. Najpierw to był głos kobiecy, który mówił i mówił, ale Krysia nie wiedziała co. Zmartwiła się w tym śnie. Jak będę mogła pracować, gdy wciąż ktoś mi będzie brzęczał w uchu? Myślała w tym śnie, że taki głos można wyłączyć, tak jak wyłącza się radio albo odkłada słuchawkę telefonu. Ale nie można było. Źródło dźwięku tkwiło głęboko w uchu, gdzieś w tych pokrętnych korytarzykach pełnych bębenków i spirali, w labiryntach podmokłych błon, ciemnych jaskiniach wnętrza. Nie tłumiło go grzebanie palcem, ani zatykanie uszu dłońmi. Krysi wydawało się, że cały świat musi słyszeć ten hałas. Może zresztą tak było. Cały świat wibrował od głosu. Powtarzały się wciąż jakieś zdania, gramatycznie całkiem poprawne, pięknie brzmiące frazy, lecz nie miały sensu, udawały tylko ludzką mowę. Krysia bała się ich a zaraz potem odezwał się w uchu Krysi inny głos męski, przyjemny i czysty. Miło było z nim rozmawiać. Mam na imię Amos, powiedział. Zapytał o jej pracę, o zdrowie rodziców, ale w gruncie rzeczy, takie miała wrażenie, wcale to nie było mu potrzebne, wiedział o niej wszystko. Gdzie ty jesteś? Zapytała go niepewnie. W Mariandzie, odpowiedział a ona wiedziała, że jest taki region w centralnej Polsce. Dlaczego słyszę cię w moim uchu? Chciała jeszcze wiedzieć. Jesteś niezwykłą osobą i pokochałem cię. Kocham cię. To samo działo się jeszcze trzy, cztery razy. Ten sam sen. Rano piła kawę wśród bankowych papierów, na dworze padał mokry śnieg i zaraz topniał. Wilgoć przenikała nawet do ogrzewanych biur banku, okupowała płaszcze na wieszakach, Damskie torebki ze skaju, kozaczki i interesantów. I tego niezwykłego dnia Krysia Popłoch, szefowa działu kredytów, zrozumiała, że po raz pierwszy w życiu jest totalnie, wszechmocnie i bezwarunkowo kochana. Było to odkrycie potężne, jak uderzenie w twarz. Zakręciło się jej w głowie. Widok sali banku zbladł, w jej uszach na chwilę zapanowała cisza. W tej miłości! Która ją nagle zalała, Krysia poczuła się jak nieużywany do tej pory czajnik, który po raz pierwszy napełniono krystaliczną wodą. Opuszczona kawa stygła. Zrobiła tak. Wyszła wcześniej z pracy i wybrała się na pocztę. Wzięła książki telefoniczne dużych miast centralnej Polski. Łódź, sierac, konin, kielce, radom, oczywiście częstochowe. W końcu chodziło o mariant. Otwierała pod A i umalowanym paznokciem wiodła po kolumnach nazwisk. Nie było Amosa czy Amoza, Włodzi, Sieradzu, Koninie itd. Nie było go pośród nielicznych abonentów na wsiach. To, co teraz czuła, najlepiej byłoby nazwać oburzeniem wiedziała przecież, że gdzieś tam musiał być. Siedziała przez chwilę z pustką w głowie, a potem zaczęła jeszcze raz wzięła też radom, Tarnów Lublin i Włocławek. Znalazła Lidię Amoszewicz i Amosińskich. Potem jej zdesperowana inteligencja zaczęła kombinować. Amos, Soma, Maso, Samo, Omas. Aż dłonie o umalowanych paznokciach złamały ten senny szyfr. A. Kropka, mos. Sienkiewicza, 54. Częstochowa. Kryśia mieszkała na wsi, z której do miasta woził ją niebieski brudny autobus. Piął się po serpentynach i zakrętach jak przyszarzały żuk. Zimą, gdy wcześniej robi się ciemno, jego rozpalone oczy omiatały kamieniste zbocza gór. Był błogosławiony, pozwalał ludziom poznawać świat za górami, od niego zaczynały się wszelkie podróże. Codziennie dojeżdżała nim do pracy. Od momentu, w którym zabierał ją z przystanku, aż do tego, gdy stawała przed masywnymi drzwiami banku, miało dwadzieścia minut. Przez tych dwadzieścia minut świat zmieniał się nie do poznania. Las stawał się domami, połoniny placami, łąki ulicami, a strumień rzeczką, która codziennie była innego koloru, ponieważ miała nieszczęście płynąć wokół hal włókienniczych blachobytu. Krysia jeszcze w autobusie zmieniała gumowce, mówiła na nie Wellingtony, i wkładała pantofle. Obcasy stukały na szerokich poniemieckich stopniach budynku. Była najelegantszą osobą w banku. Modna fryzura, starannie ułożona, blond trwała, odrosty ufarbowane. Jarzeniowe światło wydobywało z włosów lalkowo brylantowe refleksy. Jej lepkie od tuszu rzęsy rzucały delikatne cienie na gładkie policzki. Perłowa szminka dyskretnie podkreślała kształt ust. Im była starsza, tym bardziej się malowała. Czasem już mówiła sobie przestań, dość tego, ale potem miała wrażenie, że płynące lata odbierały jej twarzy wyrazistość, zamazywały rysy. Wydawało jej się nawet, że żedną jej brwi i blakną niebieskie tęczówki, że linia warg robi się coraz bardziej niewyraźna, a cała twarz staje się nieokreślona, jakby chciała zniknąć. Tego Krysia bała się najbardziej, że zniknie, zanim się rozwinie i stanie naprawdę. W wieku trzydziestu lat mieszkała z rodzicami na wsi pod Nową Rudą. Ich dom stał pełen nadziei przy skręconej w serpentyny lokalnej dziurawej szosie. Jakby spodziewał się, że samo to położenie przyniesie mu udział w historii, w przemarszach wojsk, w przygodach poszukiwaczy skarbów, w pościgach straży granicznej za przemytnikami spirytusu z Czech. Ale i szosa i dom nie miały szczęścia. Nic się nie działo. Las położony nad domem przerzedzał się tylko jak brwi Krysi. Jej ojciec wycinał systematycznie młode brzuski na dyszle i drągi, świerki na bożonoradzeniowe choinki, ścieżki zamazywały się w wysokich trawach, zupełnie jak linia jej ust, blakły pomalowane na niebiesko ściany ich domu, jak oczy Krysi. W swoim domu Krysia była wystarczająco ważna, zarabiała przecież pieniądze, robiła zakupy, które dźwigała w uszytych przez matkę torbach. Miała swój pokój na poddaszu z wersalką i szafą na ubrania, ale dopiero w banku stawała się kimś. Tu było jej biuro oddzielone od sali interesantów przepierzeniem ze sklejki, tak cienkiej jak tektura. Siedząc przy swoim biurku, słyszała więc bankowy gwar: skrzypienie drzwi, szuranie ciężkich chłopskich butów po drewnianej podłodze, szmer przyciszonych wiecznie plotkujących kobiecych głosów. I stukanie dwóch ostatnich liczydeł, których kierownictwo nie zdążyło jeszcze wymienić najbardziej nowoczesne, torkoczące maszyny z korbką. Około dziesiątej zaczynał się codzienny rytuał picia kawy. Brzęczały aluminiowe łyżeczki i denka szklanek uderzały delikatnie o spotki, te biurowe dzwonki. Zmielona, cenna kawa, przynoszona z domu w słoikach po dżemach, obdzielała sprawiedliwie szklanki – Rzątek tworzył na jej powierzchni gruby, brunatny korzuszek, który zatrzymywał na chwilę wodospady cukru. Zapach kawy wypełniał posufit bank spółdzielczy w Nowej Rudzie, a chłopi, którzy akurat teraz stawali w kolejce, pluli sobie w brody, że trafili właśnie w ten kawowy święty czas. Wtedy to Krysia przypominała sobie swój sen. Jakie to bolesne być kochanym za nic, czyli za to, że się jest. Jaki niepokój niesie taka miłość? Jak z niedowierzania plączą się myśli i serce puchnie od przyspieszonych uderzeń? Jak świat odsuwa się i traci dotykalność? Krysia nagle stała się samotna. Po świętach wielkanocnych przyszło do banku zawiadomienie o kursu konferencji w Częstochowie dla pracowników. Uznała to za najprawdziwszy znak i pojechała. Pakując swoje rzeczy do torby ze skaju. Pomyślała o Bogu, że pomimo tego, co o nim mówią, on zawsze zjawia się w najwłaściwszym momencie. Wiozły ją zaspane pociągi, pełne wymiętych ludzi. Nie było wolnych miejsc w przedziałach, więc stała przyklejona do brudnej szyby w korytarzu i drzemała na stojąco. Potem ktoś wysiadł w noc i wreszcie mogła usiąść. Wciśnięta między rozgrzane suchym powietrzem ciała, usnęła i spała ciężko, czarno, oleisto. Zupełnie bez obrazów, nawet strzępków myśli. I dopiero gdy się obudziła, zrozumiała, że wyruszyła w podróż. Przedtem to było tylko przesuwanie się w przestrzeni, zwyczajna, nieuważna zmiana miejsc. Tylko sen zamyka stare i otwiera nowe. Umiera jeden człowiek i budzi się drugi. Ta czarna przestrzeń bez właściwości między dniami jest prawdziwym podróżowaniem. Na szczęście, wszystkie pociągi z nowej rudy w daleki świat kursują w nocy. Pomyślała, że po tej podróży nic już nie będzie takie samo jak przedtem. Nad ranem znalazła się w Częstochowie. Było jeszcze za wcześnie, żeby dokądkolwiek pójść, więc w dworcowym barze zamówiła herbatę i grzała ręce, obejmując szklankę.